Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego cyklu Wasze smartfony. Ostatni był w lutym i sporo osób w komentarzach, w Q&A, ale innych filmach również prosiło o to, żeby właśnie wznowić cykl. No i tym razem myślę, że znowu zrobimy jakiś taki tematyczny właśnie cykl Wasze smartfony. Wcześniej mieliśmy jakieś hobby, było również miejsce pracy, były opaski, czy też zegarki, akcesoria. No tak na dobrą sprawę nigdy nie skupiliśmy się na wakacjach, na lecie i to właśnie jest temat przewodni, czyli wakacje. Wrzucajcie trzy zdjęcia i to taki dwa właściwie takie drobne apele. Zdjęcia, postarajmy się zrobić je nie kalkulatorem, czyli trzy zdjęcia, każde te zdjęcie będzie pokazywane przez około 3 sekundy. Dodatkowo alternatywy właściwie, jeżeli nie chcecie zdjęć, no to filmy tak około 10 sekund i tu bym prosił minimum Full HD, najlepiej 4K, żeby to jakoś ładnie i sensownie wyglądało. No i tak, Wasze smartfony, ale edycja wakacyjna i letnia, czyli albo w jakiejś fajnej scenerii, albo jeżeli jesteście gdzieś na wakacjach, albo byliście na wakacjach, to wydaje mi się, że to jest fajna opcja, żeby, no nie chcę podpowiadać, ale Wasz smartfon powiedzmy w piwie, jeżeli jest wodoodporny, no w sumie piwa nie pijemy, tylko wakacje, no ale może być, albo w piasku, albo na basenie. Myślę, że to może być dość ciekawe, albo nawet nad jeziorem, jeżeli gdzieś tam macie możliwość wyskoczyć. Takie wakacyjne fotki, żeby były waszych urządzeń. Myślę, że to jest fajna opcja, żeby zobaczyć kto co ma. Ja zawsze też jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wygląda, jak ewoluują te wszystkie Wasze sprzęty, no bo Wy wiecie, co u mnie się znajduje, a tak na dobrą sprawę później nie wiem, jak to wygląda u Was. I kolejna sprawa jest taka, że proszę, żebyście podpisali te zdjęcia w lewym dolnym rogu, to rzeczywiście łatwiej, jak nie, no to albo imię i nazwisko, albo nick, co wolicie, to już Wasza jakby dowolna sprawa. Myślę, że zrobimy sobie takie dwa tygodnie... Zabiję mnie kiedyś kaszel. Myślę, że zrobimy sobie takie dwa tygodnie, dzisiaj mam 10, no to 14 dni do 24, plus kilka dni na to, żebym ja to wszystko złożył, w zależności od tego, ile będzie tych prac. Ale myślę, że to jest fajna opcja, te filmy nie cieszą się zawsze jakąś wielką popularnością i oglądalnością, natomiast myślę, że to jest spoko sprawa, żeby zobaczyć kto co ma. Bardzo często widzę, że pokazujecie na przykład jakieś dodatkowe etui i tak dalej, ktoś jest zainteresowany, więc prosiłbym również o śledzenie ewentualnie później tego filmu, bo może ktoś będzie zainteresowany tym, co Wy macie. Jakiś fajny pasek do zegarka, albo jakieś fajne etui, jakiś fajny powerbank. No oczywiście te sprzęty możecie sobie namnożyć tam, jeżeli chodzi o to zdjęcia, ale byleby były to 3 zdjęcia lub 10-sekundowy film. No dobra, tyle z mojej strony. Oczywiście wszystko macie w opisie. Projekt @robertnawrocki.com. Mam osobnego maila na te wszystkie rzeczy. Część osób pytała jeszcze, czy będziemy robić tak, że jakby projekt Wasze smartfony będzie cały czas się pokazywał, w sensie takim, że będzie na przykład otwarty mail. Z jednej strony tak, ale zauważyłem, że za dużo maili tam się nie pojawiało. Pojawiły się może 2-3 maile, więc tak ludzie nie pamiętają też o tym. Więc myślę, że bardziej przypominanie na zasadzie takiej, że o jest cykl Wasze smartfony, teraz 14 dni na wysłanie zdjęcia jest lepszą opcją. Dobra, dajcie znać co myślicie, mam nadzieję, że Wam się spodoba i mam nadzieję, że będziecie wysyłać. No i błagam oczywiście, jeżeli wysyłacie już maila, no to pamiętajcie o załącznikach, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie wysyłajcie 15 razy tych samych zdjęć albo 40 zdjęć. Robert, wybierz sobie któreś zdjęcie. No postarajmy się, myślę, ułatwić sobie tą pracę zarówno Wy jak i my, znaczy Wy jak i ja, żeby to po prostu było dość przyjemne dla dwóch stron. Dzięki bardzo, dajcie znać co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć. Ale generalnie ta apka to jest świetna sprawa. Mogę sobie wyostrzyć. Na przykład o, tu. Wyostrzy. Aha. Świetna sprawa, że ta apka nie działa. O nie, wyostrzy. Spoko. Good.